Ile procent dla księdza, ile dla niego idzie? Nie, to jest chyba komunia. Ja myślałem, że on z księdzem po mieszkaniach chodzi. Reklama! Siaw, widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Już pokazuję co i jak, tylko oczywiście pierwszy link w opisie, dzięki, że używacie, dzięki temu Eneba wie, że jesteście ode mnie. I co? Dalej się współpraca utrzymuje, także serduszko dla was za korzystanie. A ja już idę na Enebę i pokazuję co i jak, nie? Pyk, jesteśmy na Enebie, teraz tak, lol, enter, masz rzeczy do ligi. I tak dalej, do Riotu rzeczy, chyba też powinno być do Valoranta, ale z tym, najważniejsze, że gierki, tak? Gierki tanio. Tutaj też jakieś PSC do tego, ale tu widzę, tak, niektóre się da lepiej kupić, tu jest spora różnica, a niektóre, ale no, trzeba patrzeć na dobre deale, tak? Dobra, nieważne, gry, Steam gry i tutaj macie najważniejsze rzeczy. Czyli tak, od ilu do ilu gierka chcecie, jak nie macie nic na oku i możecie sobie przejrzeć. Może coś się akurat dla was trafi. O, Punch Clubik 1, 4 zł, piękna cena za tą grę. No, masa tu jest. O, Lego Ninjago, widz pyta, kiedy będzie Lego Ninjago. No, w sumie, Lego Ninjago zapieprzyć. Sporo tego tutaj, najlepiej będzie jak sobie co przejrzycie. Tu możecie sobie też gatunek wybrać tutaj. No, wszystko to na streamie nieraz robiliśmy, jak szukaliśmy gier za 5 zł, nie? To tu było 5 do 5 zł i masz najlepsze giereczki. O, w to też graliśmy, nawet przyjemna gra. To nie jest Hades, ale za 5 zł to może być Hades. Rozumiesz, o co chodzi. Także no, przejrzyjcie sobie i co? Pierwszy link w opisie, dzięki, że używacie, serduszko dla was i oglądajcie dalej, elo. Kiwicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. No to nic dla niego nie pójdzie przecież. Ty, poza tym, co to za komunia? A gdzie góral? Ten rower. To chyba nie w polskie. Laptop jest? Dobra, laptop. Dla mamy nadziei mamy. No jest talent posiadany jakiś tam. Dzięki Wisiel za 16 lat. Też tak uważasz? Co to jest? Nie no. Luj, raz się żyje. Dowód, że globalne ocieplenie istnieje? Tylko o co tu chodzi, skoro tylko drużyny piłkarskie, prawda? Dziwne, dziwne. Chodzi o to, że krótkie rękawy mają. Aha. Nie chcę tego, nie. Nie, co to jest? Nie chcę tego, nie. Błagam, nie. Nie to. Susi. Lekko sus. Nie, co to jest? Nie chcę tego. No, nie wiem. Bounce, when she walk, then bounce, when she walk. Bounce, when she walk, clap, when she walk, clap. Bounce, when she walk, then bounce. Why are you home from school so early? Because I want to see our new puppy. What puppy? Daddy said last night, do you want doggy? And you said, yeah, give it to me.
kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa. Nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu? Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii. Super. Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc. Za kilka dni... Romuś, zobacz, ktoś tu głupoty pisze. No głupoty, no. Głupoty ktoś pisze. Romuś głupoty, kiedyś no. Będzie w Rosole. Romuś, zobacz, ktoś tu głupoty pisze. No głupoty, no. Głupoty ktoś pisze. Juno, fajny jest Romuś. Trzymać arbuza? Masz, trzymaj. Dobra, oddaj mi. Dzięki. No daj mu zjeść. O pierdziele, jaki mechanizm. Patrz. Aż noga odleciała, widziałeś? A nie, tam już coś leży. A nie, odleciała. Ale fajne, nie? Taka pułapka na parcha. Co to jest za zwierzę? To, ten, co za owoc? Robiłem gałę papa Smurfowi. It is better to poop in the sink than to sink in the pool. I don't have a couple of minutes. I'm busy. You know, I'm making money. I'm busy. Hey, by the way, whose car is this? Who is this? I like this car. That's is this a your anthem. Car? Yes. Well, you know what? I'm buying it. I need it fast. I'm buying it. You're buying my car. Right, here's your check. Thanks. Oh my God. Wow. Well, just let me get my kids out of the back. Oh, wait a minute. I don't have time for this. These are your kids? Yeah. I'm buying them too. I don't have a... Influencera jest o wiele ważniejsza niż na przykład praca lekarza albo osoby, która... Praca reaktora jest jeszcze wyżej. Hierarchii. Szczerze, Andrzej, panie Gosiu, widzę, że w pani oczach dużo jest smutku. Panie Gosiu, czy jest pani smutna? Ja jestem samotny i chciałbym trochę poznał. Jeśli pani się, Gosiu, zgodzisz, możemy pójść na randkę. Oglądałem pani lajty i jestem panem. Mam nadzieję, że kiedyś zrobimy wspólnego lajta. Buziaczki, panie Gosiu. Co? Szczerze, dziś te swoje cukierki jest szok. Prawdzimy, który nie... No jaka to wina? No miałam... No, ale pani zamarynowała Gienka, tak? No proszę, mogę dać spróbować. Co? Tu jest Gienek, wysoki sądzie! Gienek! Gienek! No jaka to wina? Co w dupę? Wina, no miałam... No ale pani zamarynowała Gienka, tak? No proszę, mogę dać spróbować. Tu jest Gienek, wysoki sądzie! Gienek! Gienek! No jaka to... Co to jest za program? To nie jest ten, co na TV nie leciało chyba, nie? Czekaj jeszcze raz. Yo, czekaj, bo tu trzeba łapać kółka. O, tu leci. Czekaj jeszcze raz. Pieprzyć. Co to jest dziwka? No to ktoś, kto często się dziwi. Ja często się dziwię, to znaczy, że... Co to jest dziwka? No to ktoś, kto często się dziwi. Ja często się dziwię, to znaczy, że... Co to jest tak. Dziwka? Сережа сбрил брови сыну. Сережа. Я пердолю колено. Dzień dobry, tutaj ECPU Polska, łowcy pedofili. Co tutaj się dzieje? Ja nie chcę, ja tylko się z koleżanką spotkałem. Z koleżanką? Ja nie Patryku, chcę. Mamy twoje dane, mamy wszystkie twoje wiadomości. Powiedz, dlaczego to zrobiłeś? Ja nie chciał, to nie ja. Co gdybym był w Gocu? Siemka, jestem Ruza. Co? Co gdybym był w Gocu? Siemka, jestem Ruzak. A ty? Kasia, miło cię poznać. Co oferujesz? Randeczkę ze mną, tak? Musisz mi przekonać, żeby cię wziąć dalej. Zaflirtujesz? Bokser, co ty sądzisz?
Dobra, zaterkujemy razem, co ty na to? Dobra, przechodzisz dalej, kochano. Siemka, Jurka, co nie? Ja cię znam właśnie z TikToka też, no. Czekaj, ty masz nazwę Jurka Żugaj, no. Jurka Żugajka jest też fajna, no. Ja też jestem twoją żugajką, tak troszeczkę. Co chcesz oferować? Zagrać w tobą jakąś gierkę? Dobra, możemy dzisiaj o 21 zagrać. Przechodzić dalej. Ej, panowie, słuchajcie, dajcie mi jakiś pomysł. Dobrze, Bokter. Ej, witam. Zurze, tak? Mam pomysł, może zatańczymy razem Coco Chanel. Dobra. Coco Chanel, na dobry dzień. I przechodzić dalej, kochana. Jeżeli chcielibyście part 2... No nieźle. Nieźle. Co gdybym był w gołd? Nie, już part 2 za dużo. Dani! Ohayo! Ohayo! Nie, nie, już... Co to w dupę jest? Piję sobie wódę z kolą. Śpiewam sobie dan, dyry, dan, dan, dan. Niech sąsiady się pierdolą. Kiedy ja przepijam cały hajs, piję sobie wódę z kolą. Śpiewam sobie dan, dyry, dan, dan, dan. Niech sąsiady się pierdolą. Zadowolony chyba. Please. Thank you. Now I can climb out. Quick. Free baby, yeah. Who ate all the damn Nutella? Jerry! It's a dupe. Do you think this guy had a glow up or a glow down? Glow up. Do you want to see what he looks like right now? Yeah. Do you think this guy had a glow up or a glow? Lepiej niż troll face, no w dupa. Cały mnie stara trollem. Do you think this guy had a glow? Według mnie glow up. Co jest w dupa? I tu sejemy, triki, bicep, pinere, jeszcze tik, to przekładanie z ręki na rękę. Dobra, jebać to gówno. Drugi trik, rozjebię w banie. Patrzcie. Udało się, kurwa. Trzeci trik, to jest przełożenie piceta z jednej ręki do drugiej. Pod nogą. Pod nogą. Kurwa. Widzicie, kurwa. Udało się! Jeszcze ja! Dziś Max, what do you want for dinner? To klasyk. Jest dowód na to, że chciałem im pomóc i doradzić? Mister Bombastic, w staniku jej, to... Jest dowód na to, że chciałem im pomóc. Teraz jesteś tekst was paszakiem! O tak! O tak! A ty jesteś pierdolonym Żydem, Gail! Teraz jesteś tekst was... Ale to nic złego. Po czemu tak powiedział? To nie jest obelga przecież. W miarę. Wiesz? Ale o co pani chodzi? A co o co mi chodzi? Pan na kogoś czekasz? Nie. No to wypierdalaj. Tam albo tam, nie wiem. Co jest ty? A młoda. Gówniaro. Wiesz? Ale o co pani te chodzi? Napisy. A co o co mi chodzi? Napisy, Jezu. Dzięki rajdowych pierwszy 7 lat 500 plus enjoyer, tamta baba. Przeczytać? To są twoje wypowiedzi, możesz je przeczytać?
Teraz na głos? Teraz na głos. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Przeczytać? To są twoje wypowiedzi. Możesz je przeczytać? Kurwa, ale jebie. To się umyj. To jest... Kurwa, ale jebie. To się umyj. Kurwa, ale jebie. To się umyj. Ja pierdzie. Ładnie. Ej, a wiecie, że mój tata na przykład pije wodę po ziemniakach? W sensie z gotowania i to jest naprawdę dobre? Bo ja też piję. Ale to jest dla was naprawdę... Co? Cze? Co? Naprawdę takie dziwne? Ja od dziecka zawsze widziałam mojego tatę, jak pije wodę po ugotowanych ziemniakach. Stary ją wkręcił, że pił tą wodę, jak miała 6 lat. I ona zaczęła to serio robić. Czasem trzeba uważać z żartami. Dzięki, Filowan, za zrobić żart. Możemy żartować o tobie, śmiać się, ale cię uwielbiamy. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, widzu. Serduszka dla ciebie. W ziemniakach. W takiej sytuacji po prostu ja czasami od niego też piłam tą wodę po ziemniakach i dla mnie to było mega dobre. I dopóki moja mama nie zaczęła ziemniaków gotować na parze, to zawsze tata do obiadu miał wodę po ziemniakach. No nie wiem, to jest dla mnie... Ja co teraz? Co jeżeli teraz jak mama robi wodę czy ziemniaki na parze, to stary stoi nad garkiem i się tym inhaluje. Ty wyobrażasz sobie to? Jak może być? No wiesz, tak bardzo jakby wczuł się w to picie wody, no czegoś brakuje, jeżeli już tego nie masz. Więc no, trzeba jakoś to dostarczyć. Oczywiście żartuję. Nie wiem, ja nigdy nie piłem wody po ziemniakach, bo zawsze była wylewana, poza tym ona jest bardzo gorąca. I jak się odcedza ziemniaki, to tą wodę do zlewu się wylewa. Po co to pić? To by trzeba tej wody było nie wylać. Nie rozumiem, jak można tej wody się w ogóle napić. What country do you think this is? Ukraine. That is Ukraine, correct? Well done. What country? Co w dupę? Tom Pratt X, what country do you think this is? Ukraine. That is Ukraine, correct? Well done. What country is this? I have no idea. Any guesses? No. Yeah, one guess? I was in geographic class and I can't remember anything. Okay, India. Oh, okay. India, okay. What country do you think this is? Come back! Tom Pratt. Dawaj ją. Kochanie, czas na kąpiel. Już idę, mamusiu. Ej, ziomki, muszę kończyć. Dupa chce się ruchać. Masz 10 lat. Ty, nie widziałem dawno dobrego kabaretu na TikToku. To można nazwać, że to jest kabareciarz TikTokowy. Chyba nigdy nie widziałem. Ty, nieźle wyszło. Michael, you can't beat your wife. Of course I can. I have over 5 million. Oh my goodness, you all right? Ty stary, chodzi po domu i takie dźwięki robi. 6 rano. Piękne. Znasz to uczucie, kiedy wolisz cierpieć po to, żeby ona była szczęśliwa? Co ma opis tutaj u góry do tego nagrania na dole? Co w dupa jest? Chodzi o to, że strapon był w nocy. Ja pierdzielę.
No i teraz to rozumiem, boli. Ej, no, kochani, go. Oficjalnie wracam do was, do internetu na TikToku. Ale nie wracam tak o. Moja miesięczna prawie przerwa była ciszą przed burzą. Dosłownie ciszą przed burzą. Bo to, co ja wam teraz powiem, przebije nawet dramę Magikali. Przysięgam to na niepicie Liptonów do końca życia. Uwaga, zapnijcie pasy. Dobra, kochani, ja aż się sama stresuję, jak mam to powiedzieć. Dobra, już od 8 czerwca będzie w kinach film o mnie. W wszystkich kinach w Polsce będziecie mogli obejrzeć film, który jest poświęcony mi, mojej historii, z czym się mierzę jako osoba publiczna. Film o mojej historii, jak ze zwykłej dziewczynki, która pojechała na obóz, stałam się tak dużą influencerką. Najbardziej ten film jest poświęcony hejcie, jaki hejt jest okropny i jaki jest szkodliwy i niebezpieczny. Żeby uświadomić młodych ludzi, nie no, ciekawiło się mnie, mierzą co ona gada. Osoby rozpoznawalne i nie tylko osoby rozpoznawalne, wszyscy przez hejt. I kochani, nie tylko ja występuję w tym filmie. W naszym filmie o nas, bo to jest nasz wspólny film, występują osoby nie tylko z internetu i influencerzy, tylko też występują osoby, które są z telewizji. Na przykład Paulina Smaszcz, która kiedyś prowadziła Pytanie na śniadanie, również opowiada tam o swojej historii i z czym się mierzy przez hejt. Ma najmocniejszą osobę. Czemu ona tak gada ciężko? Ona tak gada, że mnie męczy, jak ona mówi. Jakby ona nie umie czegoś prosto powiedzieć, tylko ona tak pieprzy, ciężko się tego słucha. To jak ona może w filmie występować? Osobą, która występuje w naszym filmie, to jest pan Jacek Morański, który również opowiadał o swojej historii. Poznałam pana Jacka Morańskiego na planie, kręciliśmy film i opowiada o tym, z czym się mierzy, wiadomo przez to. I nasz film w niedalekiej przyszłości będzie rozwożony po praktycznie wszystkich liceach w Polsce. Czyli jakoś od początku przyszłego roku szkolnego. I ja będę rozwoziła ten jakiś film na WDZ, żeby nie wpadki nie było takiej? Co? Co? I będę wam pokazywać w szkołach i będziemy robić takie spotkania w szkołach, będziecie mogli oglądać film o mnie i będziecie mogli się ze mną spotkać. Na razie to tylko... Sami wybitni aktorzy. Ona, Jacek Murański i ten typ z siwą brodą z Reklam Playa. Trzech najlepszych aktorów. Kto jeszcze? Kto jeszcze jest? Indianin z reklamy Marsa. Znasz? Kto jeszcze jest? Kto? No, zastanowisz się kto. No właśnie, widziałeś film UFO porno? No, to ten co kamerował będzie. Tak, zobaczymy jak będzie, ale prawdopodobnie też to o innych szkołach. Kochani, właśnie z tej super okazji będzie film o nas. Będzie event premierowy 8 czerwca w Poznaniu. Jak się ten film nazywał? Bo chcę zobaczyć. Film się niby nazywa Hejt. I uwaga, dostało mi 30 wejściówek. Jeżeli byś chciał być tam ze mną i obejrzeć film o mnie, o nas, tylko jedna z pierwszych osób. Nie ma tego na Filmwebie. Spędzić czas ze mną, z innymi ludźmi znanymi z internetu i z telewizji i oczywiście być pierwszy raz na evencie. Ty, wydaje mi się, że ona, mówiąc, że to będzie w kinach, to chyba będzie jakiś spot. To, co ona mówi, jakiś 30-sekundowy albo, nie wiem, kilkominutowy spot reklamowy taki. Jakaś kampania przeciwko hejtowi, czy coś takiego. Ale to już po pierwsze nie powinno jej w tej być, w tej kampanii. Dzięki Achmetod. Nie, Med? Achmed w dupę. Taki influencer. Wybacz. Wystarczy napisać do mnie na IG znowu Podłoga Lasu, czyta tutaj macie nazwę. Oczywiście mój IG jest publiczny. Zostawić mi obserwację i napisać, dlaczego chcesz tam ze mną być. Wybiorę 30 osób za parę dni. Co to jest? Ale się maskują. Wyniki będą u mnie na story. To będzie niezapomniany event. Tylko wejdź do mnie na IG, napisać do mnie, zostawić mi obserwację i napisać, dlaczego chciałbyś tam ze mną być. Do zobaczenia! Wolałbym umrzeć. Ty, co to jest? Mama powiedziała, że to moja kolej pograć na Xboxie. Mama powiedziała...
Ha! Mitch Monogue. O! Ciężkie, ciężkie. Mama huevo. Digo glu 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 glu. O kurde. Fajny. Co to w dupę jest? Ale ma. O kurwa. Droga dawaj. Droga, droga. Droga. Kurwa wyjdzie. Jestem synem kurwy. Nie, nie, nie jestem! Przypominam, 40 lat, dwójka dzieci, kredyt, 4 domy, rozwiedziona żona, pies, nowa kobieta. Ja pierdzielę. I zostańmy razem z nim. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. I zostańmy razem z nim. Bez wody jest jak ona się myje. Po co pralka, jak wody nie ma? No jak widzisz, woda leci. Tylko widzisz, to chodzi o to, że ja nie mogę pralki podłączyć, bo widzisz, jak same widzicie, ta woda tak wolno leci, więc pralka by zaraz się zepsuła. Oto cały ambaras w tym, a nie, że nie ma w ogóle wody, bo woda jest. Pa kochani, kocham was! Ty! Co tu się dzieje? Ty jest ta woda po ziemniakach? Chyba tak. Вадим, у тебя будильник хуярит. Алло! Вадим! 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 Алло! Osoby zostały tylko wyciszone na 600 minut. To minuta. Minuta, widzowie. 600 minut to jest minuta. Czekajcie. Policzę wam to. 600 razy 1. Czekajcie. 600 razy 1. 600. Ja pierdzielę. 1. Dobra, nie jak to się liczy, widzowie. Osoby. Ja pierdzielę. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę. Husaria! Brrrr! Who's that?